Witam serdecznie, nazywam się Bartek Skorupa i zapraszam do obejrzenia serii tutoriali na temat tworzenia wypukłości za pomocą Normal Map w Blenderze. Będziemy działać w silniku renderującym Cycles i zakładam, że nie muszę wyjaśniać podstaw Blendera. Kieruję ten kurs do osób, które trochę już wiedzą, potrafią ustawiać podstawowe materiały w Cycles. Zakładam też, że sama idea Normal Map również nie jest Wam obca. Oczywiście wyjaśnię podstawy. Pokażę ustawienia materiałów i tak dalej, ale to zajmie jedynie niewielką część całego kursu. Będziemy poruszać się w dwóch obszarach. Praktycznym, czyli jakie trzeba naciskać guziki, jak łączyć ze sobą nody i jakie daje to wizualne efekty. Ale również w świecie teorii, całego mechanizmu, czyli jak, a przede wszystkim dlaczego wszystko działa. Tej drugiej części poświęcę znacznie więcej czasu. Będzie to trochę jak kurs mechaniki samochodowej dla kierowców. Aby prowadzić samochód, nie musimy wiedzieć, jak działa silnik czy skrzynia biegów, wystarczy wiedzieć, co zrobić, by samochód skręcił, czy jak wrzucić jedynkę. To wystarczy, ale podstawowa wiedza o tym, co tak naprawdę dzieje się pod maską, z pewnością nie zaszkodzi. Taka wiedza może się czasem przydać, szczególnie gdy trzeba w miarę szybko rozwiązać jakiś problem, a akurat nie ma pod ręką mechanika. Wróćmy do normal map i wektorów normalnych. Podstawy teoretyczne przydadzą nam się, żeby zrozumieć, jak należy miksować ze sobą różne normal mapy. Temat wydaje się dość prosty. Prawdopodobnie wiele osób natknęło się na różne tutoriale pokazujące, jak miksować normal mapy w Photoshopie czy Gimpie. Ci, którzy z tych sposobów korzystali, pewnie czują lekki niedosyt, bo nigdy to nie wychodzi idealnie. Większość prostych sposobów miksowania normal map, na które się czasami natykamy, nie ma prawa dobrze zadziałać, ponieważ nie opierają się na dobrych podstawach teoretycznych. Pod koniec kursu pokażę różne sposoby miksowania normal map, spróbuję wyjaśnić różnice między nimi, wady, zalety, pokażę sposób, który sam uważam za najlepszy i wyjaśnię, skąd ta opinia. Kurs dotyczy przede wszystkim pracy z normal mapami, ale pojawi się tutaj również wzmianka o color management, o przestrzeniach barwnych, niby nie na temat, ale zobaczycie, że warto choć pobieżnie znać te zagadnienia, by potrafić prawidłowo obchodzić się z normal mapami. Polecam obejrzenie wszystkich części kursu po kolei, ponieważ czasem pojawiają się nawiązania do zagadnień poruszanych wcześniej. Starałem się jednak tak wszystko układać, by każda z części stanowiła spójną całość, opisującą pojedyncze zagadnienie, tak by oglądanie pojedynczych części, pomijanie niektórych, również nie stanowiło większego problemu. To tyle na początek, życzę miłego odbioru i serdecznie zapraszam do części pierwszej.